Bardzo serdecznie Was witam, moi drodzy. To wielka moja radość, że jestem znowu z Wami. Witam wszystkich tych regularnych, jak to mówimy czasami, członków zboru i witamy wszystkich gości. Jeśli mamy jakichś anglojęzycznych gości, to bardzo proszę, aby byli łaskawi ujawnić się, to na pewno ktoś będzie chętny, aby pomóc, chyba że macie obok osobę, która może Wam tłumaczyć. Just one sentence in English. If we have the English-speaking people, we just show that you are, and probably somebody will come and help to you if the person is not ready to translate sitting with you. Moi drodzy, cieszę się z tego powodu, że wiecie, za każdym razem, kiedy mam przyjeżdżać do swojego zboru, to jest mój zbór. To się czuję zupełnie inaczej i jestem niezwykle z tego powodu zadowolony. Ogromnie się cieszę, że jesteśmy razem i zastanawiałem się nad tym, o czym dzisiaj mam mówić, ale zanim powiem o tym, co będę mówił, pozwólcie, że czuję się zobowiązany, aby podzielić się z Wami refleksjami z ubiegłego tygodnia. Było mi smutno, że nie byłem z Wami tutaj. Ale równocześnie cieszyłem się, że mogłem być w Burnsdale, gdzie usługiwałem także w sabat rano, gdzie mogłem przemawiać do zgromadzenia, a później mieliśmy, jak wy wiecie, już wystawę Pisma Świętego. Jest to fascynująca wystawa, w związku z tym dość wiele osób było, aby oglądać ją, aby pytać, aby niektórzy to rękę aż drżącą wyciągają, żeby dotknąć Biblię, która jest z XIII wieku czy z XIV wieku. Ale wszystko to było po to, aby powiedzieć im o Słowie Bożym, nie tylko o książce drukowanej, ale o wartości tej książki i o tym, co ona niesie. Ogromnie się cieszę i już Wam mogę powiedzieć, że za 2 tygodnie znowu mnie nie będzie, bo będę w Bendigo z taką samą wystawą, gdzie będziemy mieli aż 3 czy 4 sesje po to, aby wyjść naprzeciw zapotrzebowaniu ludzi. A teraz, moi drodzy, przejdźmy już do naszej bardzo ważnej, coś się tam zmieniło, przepraszam, jeśli mogę prosić o moją prezentację, tak. I moi drodzy, zechciejmy zwrócić uwagę, słyszeliście tekst przewodni, który był bardzo ważny i jeszcze raz do niego wrócę i nie wiem, czy coś się dzieje, że nie mam go na ekranie. Bardzo proszę, koledzy, o tam poprawienie tego. Zdaje się, że znaleźliśmy się na końcu prezentacji, a nie na jej początku. Abyście postępowali w sposób godny Pana, ku zupełnemu upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznaniu Boga. Ten tekst zafascynował mnie. Dlatego, że ten tekst jednoznacznie zwraca moją uwagę na to, że ja mogę zdobyć upodobanie u mojego Pana, że ja mogę być szczególnie przez Niego ukochanym, ulubionym, no ale na jakichś warunkach, w jakiś sposób, czym się to łączy. Znalazłem 3 elementy w tym tekście i o tych 3 elementach dzisiaj będę chciał Wam powiedzieć. Ale wcześniej posłuchajcie historii bardzo interesującej osoby. Nazywała się Sylwia Potts. Była sportsmenką. Była biegaczką na krótkich dystansach, pochodziła z Nowej Zelandii i faktycznie już w 1943 roku zaczęła osiągać niesamowite rezultaty. Wygrywała prawie każdy bieg, stawała się nie tylko fantastycznym biegaczem na terenie Nowej Zelandii, ale zaczęła coraz częściej bywać w innych miejscach, uczestniczyć nawet w Igrzyskach Olimpijskich, gdzie zdobywa złoty medal. Potem dalej i dalej, aż w końcu w czasie rozgrywek tzw. British Commonwealth Games, które były w Edynburgu, uczestniczyła w nich, biegła i wszyscy wiedzieli, że na pewno zwycięży. 1,5 metra przed metą zachwiała się i była 9. Co się stało? Cały świat zdziwiony był i zaskoczony. Przecież tak dobrze biegła, tak się jej wszystko udawało. Co się stało, że nie dobiegła do końca? To zawsze dziwne, prawda? Jeżeli ktoś osiąga sukcesy, jeżeli ktoś rozwija się doskonale i nagle z jakiegoś niewiadomo powodu, którego nie potrafimy zrozumieć, przed samym końcem zwątpi we wszystko
i rezygnuje. A w tym tekście, który przeczytaliśmy przed chwilą, który macie wciąż na ekranie, jest napisane, abyście postępowali w sposób godny Pana, ku zupełnemu Jego upodobaniu. Pomyślałem sobie, co ja mogę zrobić, aby znaleźć upodobanie u Pana. Zastanawiałem się nawet nad tym, w jaki sposób mogę to powiedzieć po angielsku, znaleźć upodobanie. Łaska jest zawsze oferowana za darmo. Wszystko oferuje mi Pan za darmo, a ja mam szukać czegoś, co w jakiś szczególny sposób zdobyć Jego przychylność? Nie mam wątpliwości co do przychylności mojego Boga. Nie mam wątpliwości co do Jego miłości. A jednak coś jest do zrobienia. A jednak nie polega to na tym, że siadam wygodnie w fotelu i myślę sobie, no to jakoś to pójdzie. To nie jest jakoś to pójdzie. Jak to rozumieć? Kiedy apostoł Paweł pisze list do Kolosan, opisuje obfite błogosławieństwa, jakimi obdarzone będą dzieci Boże. I on pisze o tym do Kolosan w tak fantastyczny sposób, że aż się chce tych błogosławieństw. Ale ten tekst, jak wspomniałem, składać się będzie, moi drodzy, z kilku elementów. I oto pierwszy element tego tekstu. To jest chodzenie, to jest postępowanie. Zauważyliście, jak ten tekst mówi? Tym razem będę podkreślał te miejsca w tekście, które są tak ważne. Abyście postępowali, albo inaczej chodzili godnie, w sposób godny Pana. To jest niesamowite. Mamy chodzić w sposób godny. Co to znaczy? Czy to znaczy, że ubierać się w jakiś elegancki garnitur, żebyśmy ładnie się prezentowali? Ja bym tak całkiem tego garnituru nie wyrzucał, ale to nie znaczy to. Wiecie, nie wyrzucałbym dlatego, że jeśli chodzę godnie z moim Panem, to chcę wyglądać jak najlepiej i jak najdostojniej. To jest zupełnie naturalne, prawda? Ale to nie na tym polega moje życie. Moje życie musi polegać na jakimś innych rzeczach. Faktycznie chrześcijan uważa się ogólnie za naśladowców Jezusa Chrystusa. Jednak wielu z nich zupełnie nie postępują tak jak Jezus. Są dalecy od tego, jaki przykład dał nam Pan Jezus. I to jest bardzo ważne. Tak więc to postępowanie, czy to chodzenie jest metaforą życia takiego, jakim żył Jezus. A to jest zupełnie coś innego. To zupełnie o czymś innym w tym momencie mówimy. Jest to celem doświadczania tych niebiańskich rzeczy, które Pan nam pokazał. Niebiańskich prawd, niebiańskich mądrości, duchowego zrozumienia tego, co prawe, a co złe w relacjach z Bogiem. Grzech nigdy nie sprawia, że to nasze chodzenie z Bogiem staje się lepsze. Absolutnie. To jest tak, jak przeczytałem kiedyś takie zdanie, ktoś powiedział, czego mówisz tak głośno, że nie mogę cię usłyszeć? To jest paradoks, prawda? No jeżeli ktoś głośno mówi, to się mnie słyszy. A to wcale nie. Czasami można mówić bardzo głośno, dużo szumu robić wokół tego i być dalekim od tych ideałów, o których mówimy. Musimy iść za przykładem Pana Jezusa. I idąc za Jego przykładem, możemy zwrócić uwagę teraz na ten znany nam dobrze tekst Ewangelii Jana z 8 rozdziału i wiersz 29. Tam mamy wyraźnie napisane, a ten, który mnie posłał, to są słowa Jezusa Chrystusa. Jest ze mną, nie zostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba. Zauważyliście? To jest właśnie przykład chodzenia. Chrześcijańskiego chodzenia. Zawsze czynienie tego, co się Bogu podoba. Tym sposobem znajdujemy upodobanie u naszego Pana. I nie myślcie, że to jest zdobywanie Jego łaski. Nie, to nie jest zdobywanie Jego łaski, bo ta łaska zawsze dla nas jest. To nie jest przekonywanie Go do miłości do nas, dlatego że ta miłość zawsze jest. No to czym to jest w końcu? To jest reakcją na Jego miłość. To jest reakcją na to, czego dla nas dokonał. I to jest takie piękne, to jest tak niezwykle ważne. Jak możemy to osiągnąć? W jaki sposób? Czy w ogóle jest szansa na to, abyśmy to osiągnęli? O, muszę wam powiedzieć, że wczoraj stawiałem te same pytania wieczorem. Wczoraj mieliśmy wykład na temat Ducha Świętego w Starym Testamencie i wczoraj mówiłem właśnie wielokrotnie na ten temat i mówiłem, na czym to polega. W jaki sposób tego Ducha Świętego zdobyć? Na czym to polega? Wiecie, kiedy o Duchu Świętym się rozmawia, tak jak wczoraj staraliśmy się to uczynić, to się nie mówi jedynie o tym, kim jest i jak jest, tylko jak ja go czuję. Na czym polega ta łączność z Nim? I to jest tak bardzo ważne.
Przypomnę wam słowa, które Jezusa Chrystusa, które brzmią, to znaczy słowa Jana, które brzmią jak echo słów Jezusa Chrystusa w pierwszym liście Jana, i o cokolwiek będziemy prosić, otrzymamy od Niego, ponieważ zachowujemy Jego przykazania i czynimy to, co się Jemu podoba. Zwróćcie uwagę. Chrześcijaństwo nie polega na daniu nam zbawienia za posłuszeństwo przykazaniom. Nie. Ale równocześnie to jest naturalna reakcja. To jest naturalna rzecz. A zatem mamy pierwszy element, który w tym tekście tak bardzo wyraźnie wynika z tego. I bardzo wyraźnie o tym nam mówi. Pierwszy element mówi o tym, że my musimy za wszelką cenę starać się o to, aby chodzić, jak tam było? Abyśmy postępowali w sposób godny Pana. Zaczynamy rozumieć, jak to jest, prawda? Ja zauważyłem, jak to jest w świecie. Zauważyłem, w jaki sposób ludzie się zachowują, jeżeli osiągają pewne stanowiska w jakichś ważnych firmach, coś osiągają. Wiecie, to jest niesamowite. Ludzie, którzy zawsze chodzili w dżinsach, nagle chodzą w garniturze, ubranie elegancko, dlatego że no, to jest firma, ja mam stanowisko, jest szef, który czegoś oczekuje ode mnie, to musi tak być. To mi coś mówi. To mnie czegoś uczy, czego mój Bóg może ode mnie oczekiwać. I znowu powiem, nie o garniturze mówimy. Mówimy o chodzeniu tak, jak On chodził, we wszystkim. No dobrze, ale chodźmy do drugiego elementu. Ten drugi element nazywam po prostu działaniem. Czyli po prostu życiem już teraz pełnym odpowiednich kroków, odpowiednich czynów. Skąd wziąłem to? No oczywiście z naszego tekstu, Kolosan 1,10. Popatrzcie, co tam jest napisane. Tym razem podkreślam inną część. Wydając owoc w każdym dobrym uczynku. To jest to. Jeśli chcecie w pełni, to przypomnijmy sobie jeszcze raz. Abyście postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku. Kiedy my wydajemy owoce? Zauważyliście? Kiedy drzewo daje owoce? Załóżmy, że mamy piękne drzewo wiśni w naszym ogrodzie i patrzymy i nagle takie piękne gruszki się na nim pojawiają. Bez sensu mówię, prawda? Wiśnie rodzą tylko wiśnie. Drzewo gruszy rodzi tylko gruszki. Jabłoń rodzi tylko jabłonie. Jabłka, przepraszam. To jest zupełnie oczywiste. A zatem zupełnie jest rzeczą oczywistą, że my zawsze, moi drodzy, będziemy owocowali tym, co jest w nas. Jeśli obecny w naszym życiu jest Jezus, jeśli Jezus mieszka w naszych sercach, jeśli Jezus zajmuje nasze myśli, jeśli Jezus opanował nas całkowicie, to zaczniemy przynosić owoce takie same, jakie są godne Jezusa Chrystusa. Jeżeli Jezusa nie ma w nas, to będą to nasze owoce. Na ten temat nie będę wiele mówił, bo lepiej nie mówić być może o naszych owocach, jakie one są. Kwaśne, gorzkie, małe, niedojrzałe. Wielu ludzi nie radzi sobie kompletnie z tym, w jaki to sposób my możemy współpracować z Panem Bogiem. Ba, powiedziałem wielu ludzi. Ja wam powiem, że prawie wszyscy mamy z tym kłopot. Chcemy współpracować. Prosimy Go o to w modlitwie. Zabieramy się za to naprawdę szczerze. Zakasujemy rękawy, już te w przenośni rękawy, żeby się wziąć za tą pracę, żeby to chrześcijaństwo miało pewien obraz, by wyglądało tak, jak należy. Tylko że potem nagle owocujemy własnymi owocami. I to się zaczyna, w tym się zaczyna cały nasz problem. Mimo że rozmawialiśmy z Panem w modlitwie na ten temat, mimo że prosiliśmy Go o to, ale nie umieliśmy usunąć siebie. I tu cały problem. Istnieje jeszcze inny podstęp, jaki tylko diabeł potrafi nam całkowicie przygotować i wychodzi nam naprzeciw z czymś takim. Wiecie, na czym to polega? Że w pewnym momencie zaczynamy robić coś dla własnej chwały, dla własnych korzyści, niekoniecznie finansowych. Dla pozycji, jaką chcemy mieć w społeczeństwie, wśród ludzi, wśród których jesteśmy. I to jest kolejny problem. W jakimś stopniu wszyscy to lubimy. Tak, wszyscy to lubimy. Lubicie, jak ludzie o was źle mówią? Na pewno nie. Lubimy, jak do nas mówią dobrze. Więc staramy się o to, żeby dobrze mówili.
I w pewnym momencie mylimy się ze sposobem, jaki to można zrobić. I w pewnym momencie zaczynamy sami produkować, jak nam się wydaje, te dobre rzeczy. A przecież wszystko musi być ukierunkowane w inny sposób. Popatrzcie, apostoł Paweł napisał tekst, który ja bardzo dobrze znam i zawsze lubię go cytować, z pierwszego listu Koryntian, 10 rozdziału, 31 wiersz. A więc czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą. Czy naprawdę wszystko, co czynimy, odpowiada temu, co możemy powiedzieć, że przynosi Bogu chwałę? Nigdy nie zapomnę pewnej dyskusji z pewnym gronem chrześcijan. To wiele lat temu miało miejsce. Dyskusja dotyczyła picia alkoholu. I za wszelką cenę moi rozmówcy chcieli mnie przekonać, że można pić alkohol, że to jest dobrą rzeczą. Ja już nie wiedziałem, jakich argumentów użyć, bo przeczytałem wszystkie teksty biblijne, które na ten temat mówią, ale to nie trafiało. I wiecie, co trafiło? Powiedziałem, poddaję się. O, na twarzach wszystkich zauważyłem zadowolenie. Oni wygrali. Powiedziałem, tylko jedna rada dla was. Zawsze jak macie kieliszek w ręku, nie zapomnijcie, aby się pomodlić i poprosić Pana o błogosławieństwo. Ja wam nawet podpowiem tą modlitwę. Panie Boże, pobłogosław teraz ten alkohol, który za chwilę zabije kilka tysięcy moich szarych komórek. Był koniec dyskusji. To jest to, moi drodzy. To jest dokładnie to, co się z nami często dzieje. My staramy się robić wszystko ku chwale Bożej, ale faktycznie to nie ma nic wspólnego z oddawaniem Bogu chwały. I to jest cały problem. Jeżeli będziemy przejęci, jak można komuś oddawać chwałę? Zastanawialiście się nad tym? Kiedy? Po pierwsze, jeśli daną osobę znamy. Po drugie, jeśli daną osobę podziwiamy za coś, co zrobiła. Po trzecie, jeżeli zauważamy, że jest godna tego, aby ją naprawdę w jakiś sposób wyróżnić. I czujemy to tak z serca, tak głęboko. Nie dlatego, że wypada, nie dlatego, że okoliczności nas do tego sprowokowały. Wszyscy to robili, no to my też. Zauważyliście, że to musi być coś z nas. W naszych relacjach z Panem Bogiem chodzi dokładnie o to samo. Oddawanie Bogu chwały we wszystkim polega na tym, że na tyle wypełnił nas nasze myślenie, nasze pragnienia, nasze tęsknoty, nasze marzenia. Na tyle wypełnił nas sobą, że w pewnym momencie wciąż myślimy o wszystkim. Nawet kiedy zdecydujemy się na zrobienie czegoś, będzie to uwielbieniem dla Pana, czy nie? Kiedyś poproszono mnie, abym powiedział na temat właśnie takich rzeczy, co można, a co nie można. Wiecie, my najczęściej chrześcijaństwo mierzymy jedynie w kategoriach rób, nie rób, wolno, nie wolno. I to jest błąd, to nie o to chodzi. Dlatego, że ta sama rzecz może być na jednym miejscu bardzo wskazana i dobra, a na innym miejscu absolutnie nie do przyjęcia. Zatem musimy uruchomić troszeczkę to, co nam Pan Bóg dał pomiędzy dwojgiem uszu. Te 1,5 kilograma masy szarej, która ma niezwykłe znaczenie w naszym życiu. Zatem, moi drodzy, pamiętam, że proszono mnie, no a pastorze, a wolno to, a wolno tamto, a nie wolno tego, a nie wolno tego? Ludzie wciąż pytają mnie, no teraz już nie pytają o to. Nie, nie, czasy się zmieniły. Ja pamiętam, kiedyś pytano mnie o to, czy można iść do teatru, czy do kina, czy na koncert. Dzisiaj nikt mnie o to nie pyta, bo wszyscy chodzą. Nie wiem, nie komentuję tego ani pozytywnie, ani negatywnie, ale tylko mówię po prostu, jak się zmienia nasze myślenie. Zatem zwróćcie uwagę, więc zapytano mnie, a można tańczyć? I znowu czekali, bo jak pastor powie, że można, no to można. A jak pastor powie, nie można, to nie można. Ale ja nie jestem rabinem. To jak rabbi powiedział, to wszystko przyjmowano zawsze. To zupełnie na czym innym polega, kochani. To polega na tym, że w pewnym momencie, jeśli czuję, że to jest zupełnie to, co Jezus zrobiłby także, to robię. A jeśli czuję, że nigdy by tego nie uczynił, no to lepiej unikać tego. Zauważcie, proszę, że apostoł Paweł w naszym tekście powiedział w każdym dobrym uczynku. Mamy owocować w każdym dobrym uczynku. Czy można owocować w jakichś niedobrych uczynkach?
No można. Jak się pojawiają, to można w takim razie. My mamy działać inaczej. Trzeci element naszego tekstu. Popatrzcie teraz na ten trzeci element, bo on niezwykle ważny. To ładne słowo, prawda? Lubimy takie słowa. Mądrość. To jest właśnie to. Chociaż pamiętajcie, że Słowo Boże wyróżnia mądrość od wiedzy. Można mieć wiedzę i być głupim. I można nie mieć aż takiej wiedzy i być mądrym. Zatem Słowo Boże bardzo wyraźnie na ten temat mówi i to rozróżniając. Ale wróćmy do naszego tekstu. To jest końcówka tego tekstu. Abyście postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznaniu Boga. Wzrastanie w poznaniu Boga to coś więcej niż jedynie ćwiczenie naszych duchowych mięśni. Sami sobie zinterpretujcie, co to może być ćwiczenie mięśni duchowych. Ja uważam, że ćwiczenie mięśni duchowych to jest coś takiego, że czytam codziennie Słowo Boże, bo muszę, bo należy. A nie dlatego, że chcę, ale po prostu no tak trzeba. Albo dlatego, że przyzwykłem, no więc już nie potrafię inaczej. Wiecie, ćwiczenie duchowych mięśni to jest to, że nawet jestem gotów rozmawiać z ludźmi o Bogu. Tą teorię już dobrze poznałem. To jest ćwiczenie duchowych mięśni. Natomiast zupełnie czymś innym jest, jeśli On poznaje, daje nam się poznać i szukamy możliwości, aby poznawać Go lepiej i lepiej. Cieszyło mnie to, że na wczorajszym spotkaniu mieliśmy znowu ładną grupkę osób, chociaż sami zauważyliście, że użyłem słowa grupka. Myślałem, że pamiętać będziecie o tym wykładach, bo przecież mówimy o tym, co najważniejsze. To jest kwestia poznania Boga. To jest poznania, kim On jest. To jest poznania tego, jak On działa, w jaki sposób stara się wnikać w moje życie, w jaki sposób oddziałuje na mnie, w jaki sposób gdzieś mieszka w moim sercu i daje mi zdolność do pielęgnowania Jego obecności. To jest tak bardzo ważne. Jezus powiedział kiedyś, a to jest życie wieczne, abyście poznali jedynego prawdziwego Boga i którego posłał Jezusa Chrystusa. Żywot wieczny uzależniony jest od naszej znajomości Boga. Żywot wieczny uzależniony jest od tego, na ile my znamy Go i wprowadzamy to w życie, zapatrując się w Niego nieustannie. Mądrość zdobywa się przez poznanie Boga, ale pamiętajmy o tym, że to wymaga czasu. I całe życie będziemy Go poznawać. Jeśli ja miałbym porównywać to, jak to było 40 kilka lat temu, kiedy zaczynałem moją pracę w Kościele jako pastor, to powiem wam, że wydawało mi się, że to tak dobrze. Dzisiaj mogę porównywać to zupełnie inaczej i wiem, że jeszcze długa droga, którą według Słowa Bożego, przynajmniej tak to rozumiem, będziemy szli i poznawali całą wieczność. Bo Bóg jest tak wspaniały i tak ogromny, tak cudowny i tak niepojęty w naszej logice ludzkiej, że potrzeba wieczności, aby chociaż odrobinę wiedzieć o Nim więcej. Ale każda okazja, kiedy mogę się dowiedzieć czegoś więcej, nawet po raz drugi, nawet po raz trzeci, jest fantastyczną okazją do tego, żeby tak było. Zresztą zwróćcie uwagę, bo znalazłem przepiękny cytat. Jest to cytat w drugim tomie Świadectw Ellen White, która napisała takie ciekawe słowa. Życie prawdziwego chrześcijanina zawsze się rozwija. Nie ma w nim ani stagnacji, ani cofania się. Jest to waszym przywilejem, abyśmy zostali napełnieni poznaniem Jego woli we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. Nie jest to piękne? Fantastyczna rzecz. Ona pisze o tym, że nasze życie nieustannie się rozwija. Cały czas idziemy do przodu. Cały czas. Jak możemy to zrobić? Po pierwsze, przez badanie Pisma Świętego. Jeśli ta księga stanie się dla nas pokarmem na co dzień, nie dlatego, że muszę, ale dlatego, że nie wytrzymuję, żeby znowu czegoś nie sprawdzić, czegoś nie doszukać się, to jest właśnie to. To są właśnie te rzeczy. Przez obserwację przyrody, zaglądania, szukanie dowodów, przyrody, szukania Boga w innych ludziach, a można Go znaleźć.
zauważać, że On jest u innych i podziwiać, i wtedy jesteśmy gotowi wielbić, nie mówiąc już o tym, jakie relacje mamy między sobą z tymi ludźmi. Bo to się nie da mieć złych relacji, jeżeli coś takiego jest. To jest tak niezwykle ważne, moi drodzy. Jakub w swoim liście, w rozdziale pierwszym, napisał o tym. Jeśli natomiast komuś z was brakuje mądrości, niech prosi Boga, który daje wszystkim chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana. Zwróćcie uwagę, to jest część tekstu dopiero. Ja chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na to, co tu jest powiedziane. Jeśli brakuje mądrości, to niech prosi Boga. Ale teraz posłuchajcie, co dalej Jakub pisze. Niech też prosi z wiarą i bez wahania. Bo ten, kto się waha, jest podobny do fali morskiej poruszanej i miotanej przez wiatr. Jak wam się to podoba? Pierwsze, Jakub mówi o tym, żebyśmy prosili Boga i dla niego to jest zupełnie oczywiste. Po prostu proście Boga. I nagle Jakub dochodzi do wniosku, że wielu z nich prosi, tylko nie wierzy w to, że Bóg to zrobi. W związku z tym dodaje do tego, no to niech prosi z wiarą i to bez wahania. Widzicie, na czym polega nasz problem bardzo często? Tak, my prosimy. Ja nie mam wątpliwości, że ilu was tutaj jest dzisiaj zgromadzonych, to wszyscy wiemy, że do Boga trzeba iść z prośbą i prosić Go o coś. I często nawet mamy więcej tych próśb niż dziękczynień dla Niego. Co jest kolejnym problemem, ale nie o tym dzisiaj mówimy. Ale prosimy na tej zasadzie, Panie Boże, no proszę Cię, i kończymy modlitwę, amen, i mówimy, ciekawe, co Pan Bóg zrobi. Zrobi to, czy nie zrobi? Da, czy nie? I w tym momencie, jeżeli mamy takie podejście, chociaż nigdy tego głośno nie powiemy, ale mamy wątpliwości, jesteśmy potem bardzo rozczarowani. My mówimy teraz na temat mądrości, która jest nam dana. Mądrości, która jest niezwykle istotna tutaj. Zwróćcie uwagę, moi drodzy, ta mądrość może zaowocować w naszym życiu przez poznanie Boga, bo tylko o takiej mądrości mówimy, ale to poznanie Boga polega na tym, że ja muszę mieć dla Niego czas. I przyznam wam szczerze, że w moim osobistym życiu czasami się strasznie denerwuję z tego powodu, bo od rana do wieczora mam ze Słowem Bożym do czynienia każdego dnia, autentycznie od rana do wieczora i czasami wieczorem mówię, zabrakło mi czasu dla Boga. Jak to? Przecież cały czas miałem Biblię w ręku, cały czas o tym rozmawiałem z ludźmi. Ale w danym momencie byłem tak bardzo dla Boga, że nie miałem czasu, aby On mógł zadziałać dla mnie, bo byłem zajęty Jego sprawami. Nie na tym to polega. Nie tak to jest. Nasz osobisty kontakt, osobista łączność z Panem tylko wtedy da nam poznanie Go i pomoże nam być z Nim znacznie bliżej. No to przejdźmy już do ostatniej części tego, o czym dzisiaj chcę powiedzieć. Boża uzdalniająca moc. To, co kocham u mojego Boga, to jest to, że ten Bóg, którego znam, Bóg, któremu wierzę, Bóg, którego pokochałem, jest Bogiem, który jeśli czegokolwiek ode mnie oczekuje, to momentalnie robi wszystko, abym to miał. Reszta należy do mnie. Wiecie, jaka jest to reszta. Czy przyjmę, czy nie przyjmę. On daje. Ale co ze mną? On daje moc, aby to wszystko stało się prawdą. W kolejnych dwóch tekstach pierwszego rozdziału listu do Kolosan, z którego cytowałem tyle tekstów, jest napisane tak. Utwierdzeni, a nie, przeczytam to, co macie, bo ja wypisałem sobie u siebie, mam otwartą Biblię warszawską, ale chcę wam przeczytać z Biblii Ekumenicznej, bo jakoś ładniej mi to brzmi. W każdym dziele mocy, umacniając się siłą Jego chwały, żeby osiągnąć pełnię wytrwałości i cierpliwości, z radością dziękując Ojcu, który was uzdolnił do udziału w dziedzictwie świętych w światłości. Teraz to zestawcie z tym pierwszym tekstem, który był głównym tekstem naszego kazania. Pamiętacie? Abyście postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznawaniu Boga i teraz w każdym dziele mocy, umacniając się siłą Jego chwały. Zauważyliście? To nas wzmacnia, żeby osiągnąć pełnię wytrwałości i cierpliwości.
z radością dziękując Ojcu, który was uzdolni do udziału w dziedzictwie świętych światłości. Próbuję sobie namalować w moim życiu obraz apostoła Pawła. Jaki był Paweł? I kiedy tak myślę nad tym, żeby ten obraz jakoś sobie stworzyć, to próbuję sobie wyobrazić człowieka, który tak, my wiemy, że jest raptusem, że czasami jest mocny w słowach, wali tak prosto z mostu, ale równocześnie jest to człowiek radosny. To jest niesamowite. Jeśli czytamy drugi list do Koryntian i czytamy o tym, ile on przeszedł cierpień, jak ile razy był kamienowany, ile razy był bity, ile co się działo w jego życiu, jak statek z nim zatonął, jak wszystkie te jego doświadczenia, to myślę sobie, jak ten człowiek mógł być radosny? Ale on był. On nie potrafił inaczej. Obecność Chrystusa w nim powodowała, że Paweł szedł zadowolony i radosny za każdym razem, aby docierać do ludzi, aby dzielić się z ludźmi tą radością. I to jest tak bardzo ważne. Zatem czego nam potrzeba? Są trzy rzeczy, które występują w tym tekście, w tych dwóch tekstach, które teraz macie na ekranie jeszcze. I chciałbym znowu na te trzy króciuteńko zwrócić uwagę. Pierwsze, potrzeba nam cierpliwości, aby pozwolić Bogu na działanie w naszym życiu. I to jest tak bardzo ważne. W Ewangelii Łukasza, w 21 wersecie, znajdujemy rozdziale i 19 werset. Przez wytrwałość swoją zyskacie dusze wasze. Wytrwałość, cierpliwość to jest to. Ale zostawmy to, to jest ta cierpliwość. Teraz druga rzecz, co chciałem powiedzieć, jest wytrwałość. Wytrwałość i cierpliwość to są synonimy, często myślimy, ale to nie jest tak. Cierpliwość to jest, wiecie, cierpliwe znoszenie czegoś, co nam nie odpowiada. Ale wytrwałość to jest trwanie w swoim postanowieniu i wciąż nie ustępowanie z tego. I na poparcie tego znalazłem w drugim liście Piotra, w pierwszym liście Piotra, w 5 rozdziale, 10 werset, który jest tak bardzo piękny. A Bóg wszelkiej łaski, który w Chrystusie powołał was do swojej wiecznej chwały, po waszych krótkotrwałych cierpieniach sam was udoskonali, utwierdzi, umocni i postawi na twardym gruncie. Zauważyliście, kto to zrobi? To Bóg zrobi. On was sam po tym wszystkim postawi. No i w końcu trzeci element, który jest potrzebny. Potrzeba, abyśmy umieli, pragnęli oddawać chwałę Bogu, ale do tego potrzebna jest radość. W Psalmie 113 ten piękny tekst mówi: od wschodu słońca aż do zachodu niech będzie wysławiane imię Pana. To jest to. Jak to wszystko osiągnąć, jak to zrobić? Jak można doprowadzić do takich istotnych zmian w naszym życiu? No, powiecie, jego mocą, macie rację. Ale zdajmy sobie sprawę, jaką moc my mamy w swoim ręku. Pewien człowiek o nazwisku Malcolm Gladwell napisał książkę, która pojawiła się także w języku polskim i tak mi się udało do niej dotrzeć. Książkę, która ma tytuł Punkt przełomowy o małych przyczynach wielkich zmian. Posłuchajcie, punkt przełomowy o małych przyczynach wielkich zmian. I teraz właśnie autor tam dodał na winetce książki coś takiego. Punkt przełomowy to magiczny moment, w którym idee, zachowanie i produkty wychodzą poza wąskie grono kilku osób i zmieniają się w modę. Bardzo mądre, bardzo ciekawe. Ale on użył w tej książce fantastycznego argumentu i ten argument mnie bardzo, bardzo mi się spodobał. Wiecie, on napisał tak, że jeśli weźmiemy jedną kartkę papieru i złożymy ją na pół, to w tym momencie mamy warstwę podwójną, prawda, tego papieru. Jeśli złożymy ją kolejny raz, drugi raz, to już mamy 4. Jeśli kolejny raz, to mamy 8. Potem mamy 16, potem 32 i tak dalej, i tak dalej. I wiecie, ja zrobiłem taką tabelkę i muszę wam ją pokazać, bo to jest bardzo ciekawe. Ja na tej tabelce pokazuję teraz, że jeśli 10 razy złożymy kartkę, to mamy tak, jakbyśmy ułożyli 100 z kartek 1024 kartki.
Jeżeli 20 razy, to już mamy 1 049 000. Jeżeli 30 razy jedną kartkę złożymy, to mamy, popatrzcie, 1 073 741 000 i tak dalej. A teraz popatrzcie sobie, dalej już nie będę czytał, ale chcę wam powiedzieć jedną ciekawą rzecz, że jeśli kartkę złożymy 50 razy, co jest prawie że fizycznie niemożliwe dla nas, małą kartkę, ale jeżeli byśmy mieli duży arkusz, to już łatwiej by to wyszło, to uzyskamy po złożeniu tak dużą warstwę papieru, która będzie odległością stąd do Słońca. A jeśli 51 razy złożymy, to możemy jeszcze ze Słońca wrócić z powrotem na Ziemię. Ja kiedy pierwszy raz to przeczytałem, pomyślałem sobie, nie, to jest niemożliwe. Z drugiej strony to jest absolutnie logiczne, matematycznie rozumując, to jest bardzo logiczne. Ale pomyślałem sobie, jeżeli my w taki sposób możemy w naszym życiu zauważyć taką siłę i takie możliwości działania, to jeśli do tego, popatrzcie, Pan Bóg uzdalnia nas i daje nam moc, to możemy wywrócić ten świat do góry nogami. Dzięki Jego mocy, która owocuje w naszym życiu. Zakończę jednym cytatem jeszcze raz z 5 tomu świadectw Ellen White. Napisała takie słowa. Jeśli kiedykolwiek ludzie potrzebowali stałego wzrastania w światłości z nieba, to są to ludzie, których w danym czasie niebezpieczeństwa Bóg powołał, aby byli depozytariuszami Jego świętego prawa i pokazali Jego charakter przed światem. A teraz popatrzcie, co dalej jest napisane. A dalej czytamy tak. Ci, którym powierzono tak święty depozyt, muszą być uduchowieni, wzniośli, ożywieni prawdami, którym uwierzyli. Macie pełną odpowiedź, aby znaleźć upodobanie u Pana. Niech Bóg nam w tym błogosławi. Życzę wam z całego serca. Potrzeba nam tego wszystkim. Będzie nam lepiej. Na pewno. Amen. Thank you.